Kampania wyborcza nabiera tempa, a wraz z nią przybywa banerów, na których reklamują się poszczególni kandydaci. A nie wszędzie można je wieszać. Z nielegalnie wywieszonymi banerami walczą m.in. w Rybniku. W związku z rosnącą ilością pytań miasto udostępniło nową funkcję w aplikacji Halo Rybnik, gdzie mieszkańcy mogą zgłosić nielegalnie rozwieszone materiały wyborcze. Karolina Komada. Banery i plakaty, nieodłączna część kampanii. Im bliżej wyborów, tym ich jest więcej. Często wiszą nielegalnie, ale czy zwracamy na nie uwagę? Czy na kimś już robią w tej chwili wrażenie? Myślę, że nie. Przechodzimy wokół nich absolutnie bez refleksji. Ja przynajmniej w ogóle nie zwracam uwagi. Jak ktoś ma czas i chęć, to niech zgłasza. Natomiast w praktyce no to chyba różnie bywa, skoro banery niektórych kandydatów zdążą spłowieć i zniknąć z ulic, nawet te legalnie powieszone, które powinny być po kampanii usunięte, więc zdobią nasze miasto aż do następnych wyborów. W każdym z miast obowiązują ściśle określone zasady dotyczące tego, gdzie można je wieszać, a gdzie nie. Jeżeli chodzi o prywatne budynki czy ogrodzenia, to decyduje właściciel, chociaż kandydaci i tak znajdują wyjście z każdej sytuacji. Bo chodzi o równe szanse, czyli żeby i duży, i mały miał mniej więcej tyle samo środków do przekonywania ludzi. Natomiast wszyscy grają w łódkę bols, ponieważ choćby w tej chwili mamy kampanię wyborczą, która jest objęta tymi ograniczeniami, i kampanię referendalną, która nie jest. W efekcie całe te przepisy precyzyjne są na nic. Można wieszać gdzie się chce, co się chce i jak się chce. Banery wiszą, choć zakłócają estetykę, a często naruszają prawo. Straż Miejska w Rybniku od początku kampanii otrzymuje po kilka zgłoszeń dziennie. Dlatego miasto uruchomiło specjalną kategorię w aplikacji Halo Rybnik. Informacja o tym, że przyjęto zgłoszenie, że zgłoszenie jest w trakcie realizacji i że sprawa jest załatwiona. Jeżeli mieszkańcy zgłaszają jakąś trudność, która wymaga więcej czasu, też dostają taką informację. Jeżeli chodzi o same banery, no to staramy się działać na bieżąco i szybko, dlatego że akurat mamy taki gorący czas związany z kampanią wyborczą, niedługo wybory samorządowe. No i też stąd taka inicjatywa miasta, bo wiemy, że znowu ten problem się będzie nasilał. Władze miasta przypominają też właścicielom posesji, na których zostały umieszczone treści wyborcze bez zgody, że nie mogą sami ich zdjąć. Przypomnę, że jeżeli znajdziemy taki baner na swoim płocie, na swojej posesji, to też nie możemy go usunąć i powinniśmy to zgłosić. Co nie brzmi dobrze, bo często nam się to kojarzy z prawem do własności i z własnym miejscem do zamieszkania i wydaje nam się, że możemy go sami usunąć. Nie, nie możemy. Szczegółowe informacje na temat tego, gdzie mogą, a gdzie nie powinny być eksponowane banery wyborcze, są umieszczone na stronie sm.rybnik.pl.